Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu, jak prawidłowo pielęgnować bonsaja przez siebie zrobionego w ogródku. Mamy tu szmaragd, zrobiona na trzy kulki. Jak widać na zdjęciu, są już przyrosty całkiem spore. Zaczyna się to wszystko zrastać. Będziemy potrzebować nożyc ogrodowych. Najlepiej dobrze wyostrzone, żeby nie obszczępić nowych końcówek. Sekator. Nożyce. Firmy nie powiem jakiej. I zaczynamy od przycinania młodych końcówek. Wszystkie młode końcówki po przycięciu zaczynają wypuszczać na boki młode pędy i będą się zrastać. Wszystkie młode pędy obcinamy. Mniej więcej po linii, gdzie kształt już został nadany o rok wcześniej. Najlepiej to robić dużymi nożycami ogrodowymi. To pokazałem wcześniej. Tylko trudno kręcić i obcinać jednocześnie. Ja to pokażę małym sekatorem. Taka praca oczywiście później sprawia mnóstwo frajdy, gdy mamy efekt przez siebie zrobiony, prawda? Prosta czynność, nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów, jakichś super, hiper umiejętności. Wszystkie obcięte młode pędy będą się zagęszczać. I po dwóch, trzech latach, zależy od intensywności wzrostu i cięcia, otrzymamy fajny, zwarty pokrój i żądany kształt, po prostu jaki nadamy wcześniej. Może to być kulka, może to być kwadrat. Wszystko zależy od fantazji właściciela. W kolejnym filmiku postaram się zaprezentować Państwu, jak zrobić efektowną spiralę z łatwo dostępnej, nie wymagającej tu i szmaragd, niewielkim nakładem finansowym, żeby nie zrujnować domowego budżetu. Bardzo prosty sposób, nie wymagający jakichś super umiejętności. Proszę bardzo. Obczepujemy, strzepujemy obcięte końce i już jest kulka. Analogicznie to samo robimy z kolejną kulką, widać młode przyrosty, obcinamy sekatorem po wcześniej nadanym kształcie. Jeżeli będzie to kulka, robimy kulkę, jeżeli był to inny kształt,
Po prostu jaki był nadany, tak się obcina. Po kilku latach utrzymamy fajny efekt. Akurat prezentowana tuja była formowana w ubiegłym roku. W tym roku mu tylko dokładamy kształt, wyrównujemy przyrosty i już stanowi dość efektowną ozdobę naszego ogrodu. Zapraszam do oglądnięcia pozostałych filmów.